Yo, Tunero, witam Was w następnym materiale z gry Tekken 8, epizody postaci. W poprzednim materiale był Leroy Smith. Jak ktoś nie oglądał, fajnie by było, jakby oczywiście ten materiał sobie nadrobił. U góry pewnie powinna pojawić się tam jakaś adnotacja, która Was przekierowuje, czy coś takiego. A przynajmniej mam nadzieję, że nie zapomniałem o tym, żeby to dodać. Wypadałoby. Dobra, następna postać, Lily. Szkoda, że nie ma tutaj napisane, w sumie dziwne, że nie ma Lily de Rochefort, ale okej. Okay. Styl walki samouk, narodowość Monako, wzrost 180 cm, waga 66 kg. Okej. Dobra, no co? Lecimy z następną postacią. The last time the King of Iron Fist tournament was held. Lily lost to her eternal rival, Asuka Kazuma. The Rochefort heiress devoted herself to training, waiting for a chance at a rematch to regain her lost honor. One day, news of the tournament to decide the next head of the Mishima Zaibatsu reached Lily's ears. Seeing her rival's name on the roster, she went behind her father's back to enter the tournament and put her Asuka countermeasures to good use. Tu vas voir ce que tu vas voir, Asuka! Welcome to the King of Iron Fist Tournament! First up! Get ready for the next battle! Cyk, elegancki ukłon. No dobra. No tak, kocurek, wieśnie. Kocurek. Ha, ha. No tak. No przynajmniej Leroy ma tu pieska, tam ma kota. Okej. Ale co ciekawe, zostało nam powiedziane, że przegrała z Aską. Wydaje mi się, że Aski było to odwrotnie. Także tak niekoniecznie za bardzo zostało nam to tutaj wyjaśnione. Ale dobra. Generalnie, jeżeli chodzi o samą Lily, nie spodziewam się jakiś fajerwerek, jeżeli chodzi o fabułę. Podejrzewam, co, będzie się helpić zwycięstwem i tak dalej. Będzie próbować, wiecie, pokazywać Asce, kto tu jest w ogóle, i tak dalej. King, okej. Leroy jeszcze byłem w stanie zrozumieć. W ogóle też, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale Lily się zwróciła bezpośrednio do Leroya, w sensie, wiecie, nazwał go imieniem i tak dalej. Więc wychodzi na to, że ci państwo się po prostu znają. Okej. Zobaczymy w ogóle też, jak to Lily pójdzie, bo generalnie... No, jakoś nie przypadam za tą postacią. W sensie, nie podoba mi się gameplayowo ona. Ja rozumiem, że może mieć dla niektórych ciekawy styl walki i tak dalej, no mi niekoniecznie należy. Powinienem sobie coś na praktyce przejrzeć, ale myślę, że tak na przypał coś ogarniemy. Aż takiej chyba tragedii nie będzie. Ale tutaj chciałem amploczka zasadzić, ale niestety mi Kinguś nie... No ty kurde, ona ma właśnie coś podobnego jak Asuka. Czyli kiedy przytrzymamy przód krzyżyk w wypadku Asuki, no to ona się też kręci i wali takiego kopa. W przypadku Lily bodajże są to chyba przód dwie ręce. Możemy walczyć. Leo. No dobra, Leo. Ja. Generalnie tak grając tutaj, no bo jednak w epizodach gramy niemalże każdą postacią i odnoszę wrażenie, że tak, wiecie, pograłem sobie troszeczkę już tymi postaciami, odnoszę naprawdę wrażenie, że co po niektóre czasem bywają inne, nie? Wiecie, może podobnie mają troszeczkę ciosy, ale niektóre, żeby to dobrze wyjaśnić, zastosowania są inne?
inne korzyści mamy z niektórych ciosów, wiecie o co chodzi, nie? Dużo też ten tutaj, o właśnie, chociażby hit daje, tak? Możemy sobie też między innymi właśnie przyjmować tego hita na siebie, nie? Jest to nasz taki armor, możemy wyprowadzać ofensywę podczas tego hita. Dużo możliwości daje. Nie powiem, że nie. Półfinał, Jin Kazama. Dlaczego akurat z powodu Jina ma... Nie wiem, względem tego, że jest to jakieś dalekie kuzynostwo? Nie wiem. Mogliby w sumie jakoś... Chociaż i tak troszeczkę bardziej poruszyli ten temat, jeżeli chodzi o... to właśnie kuzynostwo Jina i właśnie Aski. Bo i nawet w głównym wątku fabularnym było to ruszone podczas bodajże chyba rozmowy z Huarangiem. To Huarang właśnie zwrócił uwagę na Askę. Że są jakimiś tam dalekimi kuzynami. No, w końcu wiecie, to samo nazwisko Kazama i tak dalej. Swoją drogą zastanawia mnie jedna rzecz, bo w prologu było tam napisane, że Lili czmychnęła ojcu, żeby wziąć udział, w sensie, żeby się nie dowiedział, że jego córka bierze udział w takim turnieju, gdzie ludzie walczą i tak dalej, wiadomo, sobie krzywdę może zrobić i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że Lili jest od piątego turnieju, tak? No wiecie, Tekkena Dark Resurrection, tego na PSP i jest też wersja oczywiście na PS3. Mało ważne. No to patrzcie, mam Tekkena 5, 6, 7, teraz jest 8. Więc jak liczę, mamy 4 Tekkeny, prawda? I przez te 4 turnieje ojciec Lili, nie wiem, jakoś nie zwracałby uwagi na to, jakby turniej był zapowiedziany, żeby jakieś, nie wiem, bezpieczeństwo zapewnić swojej córce, nie pozwolić jej na to? Wiecie, do czego zmierzam, nie? Tu niby jej tam, powiedzmy, że zakorzuje, troszczy się i tak dalej o nią, ale odnoszę takie wrażenie jakieś, że no... gdyby po prostu go zapytała, to by pozwolił jej wziąć udział i tyle. Okej. Asuka Kazama. Round 1. W ogóle zabawne jest to, z jakim ona to spokojem mówi, nie? No, przyszłam cię załatwić. Nie, spoko. Okej, nie? Co jak co, no nie oszukujmy się. Lili akurat ma duży fanbase. Okej, jestem w stanie zrozumieć, elegancka tego dziewczyna i tak dalej. Ale no mówię, mi jej styl walki troszeczkę nie pasuje, nie? No przypomina taki balecik troszeczkę. Jest taka postać ze Street Fightera. Manon, ona się nazywa? Bardzo właśnie podobne techniki walki mają. Właśnie można powiedzieć, że... ta Manon jest odpowiednikiem takiej właśnie Lili z Tekkena w Street Fighterze. Ale Lopery siadł. Ulala! Ulala! O, attention! O nie, nie wyrwałem tego! Najgorzej, ale dobrze, Aśka się nie daje. Ksia! Nie potrafię za bardzo juggli robić tą postacią, trochę jest drewno, ale jakieś sobie poradzę, spokojnie, nie powinno być tragedii, przynajmniej tak mi się wydaje. O ty kurde, kręciołek za kręciołek, nie ma tak. I ja! Nie ma podciny. Jeszcze bym tak za wolno kucnął. Presja. O ty kurde. A nie kucłem. Rzucik. Rejdżarcie. Tak jest, no. Zapieczętowanie zwycięstwa. KO. Dobra, piękny rejdżarcik. Zobaczmy. Zakończenie jej.
vous promets à tous qu'en tant que chef de la Mishima Zaibatsu, je ferai de ce monde un monde meilleur. Merci infiniment. Bonjour, Maître Leroy. Les discours me rendent toujours nerveuse. What? You're the head of Mishima Zaibatsu now. It's expected of you. En fait, je n'étais pas vraiment intéressée par le poste. Hey, you two. What are you two rich people talking about? If you're talking about ways to earn money, I want in. Au fait, ce café Smith. Oh, this? J'ai entendu dire hey, que ce n'était pas vraiment politique. Hey, don't leave me out! I have them let me check. Yeah! Yeah! C'était une bien belle danse. Comme je le pensais, le combat me sied beaucoup mieux. Je dois partir. Tu viens, Salt? Ten pies w ogóle leżący obok tego loła. Spoko, spoko. No ale coś tu kurde widać, że z Leroyem jakiś kurde coś ten, cosik ten, jakaś ten, rozmówka tego. Nie no, spoko, nie? Leroy wydaje się też taki trochę, wiecie, daddy, kasiasty i tak dalej, więc w sumie do Lily powiedzmy, że pasuje. Co prawda obydwoje troszeczkę inną techniką walczą, tym wiecie, bardziej takie azjatyckie kung fu, a raczej Wing Chun powinienem powiedzieć. Lily raczej, no sami widzicie, samouk. Dosyć ciekawe, okej. Okay. W ogóle jest to ciekawe, że jest to jej narodowość to Monako, nie? Czyli wiecie, nie jest to Francja do końca, wiecie o co chodzi, nie? Małe państewko takie. No. Jeszcze ten kocur w ogóle skaczą, w ogóle z Lowem, co oni z tą postacią zrobili, dlaczego, kurde, ja mam nadzieję, że z Pawełka nie zrobią takiego przegrywa, nie, naprawdę, naprawdę, kurde, Felek, proszę, nie, jeżeli dojdziemy do Pawełka, to mam nadzieję, że z Pawełka nie zrobią takiego przegrywa, naprawdę, nie. Ale podoba mi się to, że Leroy jest tak, użyję brzydkiego słowa, wpychany, wiecie, jako postać taka, która rzeczywiście jednak istnieje w tym Tekenie, nie? Często i gęsto jest pokazywany, czy to z Fengiem właśnie, tutaj teraz z Lily. Dużą też powiedzmy, że rolę grał w właśnie tej adaptacji Netflixowej Tekena. W ogóle to jest zabawne, że tam był, wiecie, trzeci turniej Tekena, tam był Leroy, gdzie w trzecim Tekenie stricte w gierce Leroya nie było. Ale okej. Jest w tej grze, akurat w tej odsłonie Tekena, troszeczkę parę takich rzeczy wskazujących na to, że jakby ta bajeczka była kanoniczna, wiecie o co chodzi? Kiwie, może w ogóle dostaniemy drugą część. Wiem, mało się odwołuje troszeczkę do samej Lily, ale tak no za bardzo nie ma co powiedzieć o niej, nie? Na przykład nie ma Ganryu, gdzie w Tekenie Tag Tournament, w Tekenie Dark Resurrection właśnie z Ganryu Lily miała rozmowę, gdzie wspomniała, uwaga, bardzo przydatną i dziwną rzecz przy okazji, że ma bardzo chrzaczasty brywicz, coś takiego jak jej ojciec. Swoją drogą ani razu jej ojca nie widzieliśmy. I właśnie, gdzie jest Seba, ja się pytam? Gdzie jest Sebastian, ten twój lokaj? Come on. Gdzie on jest? Może z drugiej strony lepiej, bo pokazują postacie, które są stricte w grze i są troszeczkę bardziej ważniejsze niż Seba. Anyway, nieważne. Tak prezentuje się Lily, jeżeli chodzi o jej epizod. Taki, no co, parę postrzeliła. Dała przemówienie, powaliła Loa jak przegrywa. No niestety, sorry. Lo to ma nieszczęście do tych bogatych ludzi ogólnie, do byciem bogatym. Nieważne, no. Mam nadzieję, że mówię, troszeczkę Pawełka mnie skrzywdzą, bo będę smutny, nie? Kiwicuję mu, żeby coś mu tam pyknęło jednak. Dobra. No co, tak jak mówiłem, tak prezentuje się Lily de Rochefort. Rochefort, dobra, nie pajacy już. Ładnie się tylko pożegnaj. Miłego dzionka wam życzę, czy też wieczoru, w zależności jakiej porze oglądaliście. No i co, trzymajcie się ciepło. Widzimy się w następnych materiałach i pewnie też nie tylko. Także, no co, na razie, cześć i yo!